Hej, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei, zaczynając od czegoś lżejszego. Szerokim echem odbiła się premiera Pierścieni Władzy i jak donosi choćby Hollywood Reporter, nie obyło się bez głosów narzekania, między innymi na różnorodność etniczną zorganizowaną w serialu. I pogadajmy sobie o tym przez momencik. Jednym z elementów, dzięki którym fantastyka jest atrakcyjna dla widza, dla odbiorcy, jest zanurzanie nas w niezwykłych, fantastycznych światach i jeśli jest to zrobione dobrze, to na przykład, kiedy widzisz Shire w filmach Petera Jacksona, to wiadomo, wiesz, że to miejsce nie istnieje fizycznie, ale czujesz, jakby mogło istnieć. Wszystkie elementy w tym miejscu w świecie przedstawionym do siebie pasują. Naprawdę wygląda, jakby hobbici mogli sobie tam żyć od setek lat w takiej wioskowej, sielskiej, przedindustrialnej atmosferze, tworząc własną kulturę, własne zwyczaje itd., itd. Co innego jednak jest, gdy twórcy wpadają na wspaniały pomysł, aby światy fantazy odzwierciedlały współczesne, wieloetniczne społeczności, tak jak zadeklarowali w materiałach prasowych twórcy Pierścieni Władzy. I zaznaczmy, sama chęć użycia w produkcji aktorów z różnych etniczności wcale nie jest zła, ale można to robić w sposób mądry albo w sposób głupi. Na przykład, jeśli w samych Pierścieniach Władzy widzimy Numenor, który jest u szczytu rozwoju cywilizacyjnego, jest królestwem kolonialnym, handluje z całym światem. I jeśli na ulicach takiego państwa widzimy ludzi różnych ras, to to jest wiarygodne. Czujesz, że taka cywilizacja mogłaby istnieć. Ale jeśli mamy małą, zamkniętą społeczność Harfutów, którzy są zasadniczo hermetycznym plemieniem nomadów, to taki lud powinien być złożony z przedstawicieli jednej rasy, żeby być wiarygodny w realiach danej opowieści. Analogicznie, w świecie Tolkiena na przykład są różne rasy elfów. Jeżeli twórcy serialu wymyślą sobie, że te rasy mają różne kolory skóry, to okej, to jest odejście od materiału źródłowego, wiadomo, ale jak dla mnie, proszę bardzo, różne rasy elfów mogą sobie mieć różny kolor skóry, w sensie nie gryzie się to ze sobą wewnętrznie, ale jeśli widzimy na ekranie dwa Sylvan elfy, dwie postacie tej samej rasy, które mają różne kolory skóry, to jest bez sensu w ramach świata przedstawionego. Bo tutaj dostajemy taki zabieg, w którym zamiast rozumnego użycia faktu, że ludzie mają różne rasy i wykorzystania tego do ciekawego ukazania różnych ras ludzi czy różnych ras różnych innych stworzeń fantastycznych, to zamiast rozumnego zrobienia tego rozumnie, dostajemy amerykanizację świata fantazy. To jest coś, co widać w wielu współczesnych dziełach właśnie fantastycznych. Że mamy, okej, głównie białą obsadę, ale gdzieś tam kilku czarnych z tyłu, Azjatę, Hindusa, żeby to wyglądało jak ulica w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie do tego próbuje się to przypodobać, przybliżyć. I twórcy, mówiąc, że chcą zobrazować współczesny świat, oczywiście mają na myśli Amerykę, bo to jest główna widownia. Tylko że ja zaryzykuję takie stwierdzenie, że widz nie chce oglądać na ekranie Stanów Zjednoczonych, gdy włącza fantastykę, tylko chce oglądać coś innego, coś fantastycznego, coś, czego nie ma w świecie rzeczywistym. I myślę, że nawet Amerykanie nie chcą oglądać Ameryki, jak włączają Władcę Pierścieni. Taki zabieg to jest iście na łatwiznę, bo musimy odhaczyć te, wiadomo, kwoty zatrudniania mniejszości etnicznych, bo tak wymaga studio, a nie chce nam się wymyślić inteligentnego sposobu na zachowanie spójności świata przedstawionego. I to wszystko odejmuje, umniejsza wiarygodność takiego świata. I przeciętny widz, jak to ogląda, to widzi, że coś tutaj nie gra, nawet jeżeli nie potrafiłby być może precyzyjnie wyrazić, co dokładnie mu tutaj nie gra. Bo to wybija z uwierzenia, że ten świat mógłby być prawdziwy. I dla jasności, to co ja tutaj mówię, to nie znaczy, że ten serial jest zły, czy tragiczny, czy coś takiego, bo nie jest, mimo że wielu ludzi by bardzo chciało, żeby był. I to nie znaczy, że ten serial nie może się ludziom podobać. Może, proszę bardzo, jak najbardziej zapraszam. Ale zauważmy, że narzekanie na różnorodność nie bierze się z żadnej złej woli, czy z żadnego rasizmu, czy z czegokolwiek takiego, tylko z tego, że widzowie czują, nawet jeśli nie do końca świadomie, to czują, że po prostu taki zabieg dodaje dodatkowy czynnik, w którym trzeba zawiesić niewiarę, tak? Ten suspension of unbelief. A dobrze zrealizowane dzieło fantazy ma takich czynników jak najmniej, żeby świat wydawał się jak najbardziej wiarygodny i jak najpełniej można było się w nim zanurzyć. I tyle w tym temacie. Następnie,
Donald Tusk deklaruje, iż po wygranych wyborach wprowadzi aborcję na życzenie do 12 tygodnia i co więcej, deklaruje, że jeśli ktoś się z tym wewnątrz PO nie zgadza, to nie trafi na listy wyborcze. Po pierwsze, to jest właśnie potwierdzenie tego, co mówiłem kilka tygodni temu, że być może i w sondażach Polacy deklarują, że nie chcą, aby ta kampania wyborcza kręciła się wokół aborcji i LGBT, ale jak przychodzi co do czego, to i tak właśnie to ich angażuje, więc o tym właśnie będzie kampania wyborcza. Natomiast w tym temacie wracamy do ciekawego komentarza Tomasza Terlikowskiego. Kilka uwag na zimno. Deklaracja Tuska przesuwa niewątpliwie Platformę Obywatelską w lewo i ostatecznie porzuca wizerunek partii wielonurtowej z elementem chadecko-konserwatywnym. To jest prawda, ja od siebie dodam, że ja nawet mając względnie niskie opinie o tej formacji, to i tak jestem rozczarowany. I dalej. Co to oznacza dla nielicznych ocalałych z tej frakcji, to już bardziej pytanie do nich, ale biorąc pod uwagę ich kompletny brak znaczenia w partii, nie jest to problem istotny. Jak to się kiedyś mówiło, problem z życia chrząszczy. Z perspektywy PO, ruch Tuska oznacza wybicie Rafałowi Trzaskowskiemu głównego atutu, jakim była otwartość na postulaty bardziej lewicowe. Bo teraz i przewodniczący, i partia są na lewo, więc atut odpada. Problem może mieć, choć nie musi, bo Tusk nie jest jeszcze wciąż szczególnie wiarygodny dla elektoratu lewicowego, polska lewica światopoglądowa, bo to o jej elektorat walczy teraz PO. I to jest słuszna obserwacja. Odpuszczamy elektorat centrum, chcemy zgarnąć elektorat reszty opozycji. I dalej. Ciekawym jest pytanie, skąd taka decyzja Donalda Tuska? Czy uznał on, że centrum, które jest konieczne do sprawowania władzy, już przesunęło się w lewo i jest rzeczywiście gotowe na głębokie reformy obyczajowe? A może jest przekonany, że w istocie o centrum, które jest nieco zmęczone nieustanną walką i mocno dotknięte kryzysem, walczyć nie musi i może zacząć szukać poparcia po mocno lewej stronie? Obie odpowiedzi są możliwe, ale może być i tak, że Tusk swój niegdyś słynny słuch społeczny utracił i uznał, że rewolucja już jest dokonana i nie ma wyjścia, trzeba się po jej stronie opowiedzieć. Z perspektywy innych partii opozycyjnych, bo tego, co zrobi władza, nie trzeba nawet rozważać, bo już wiadomo, będzie to moralne oburzenie, umacnianie elektoratu katolickiego, istotne jest to, kto może zagospodarować resztki konserwatywnych i mocno religijnych sierot po PO. Czy PSL będzie próbowało stać się głosem lekko konserwatywnego centrum, czy może Hołownia, choć akurat skład poselski jego partii temu nie służy? To są pytania otwarte. Ja osobiście jeszcze kilka miesięcy temu bym powiedział, że pewnie Konfederacja to zagospodaruje, bo przypomnijmy, że połowa Konfederacji głosowała na Trzaskowskiego w wyborach prezydencji, ale teraz już chyba Konfederacja niczego nie zagospodaruje po tym, co się przez ostatnie miesiące dzieje, tak mi się wydaje. Niezależnie od tego, co się wydarzy, trzeba jasno powiedzieć, że jasna deklaracja Donalda Tuska wcale nie oznacza zmiany prawa aborcyjnego w Polsce. Aby to zrobić, Tusk musi mieć najpierw ponad połowę głosów w parlamencie, a jeśli chce przeprowadzić zmianę bez prezydenta, to 3/5. Zapewne będzie więc czekać na swojego prezydenta, ale kto nim będzie i z jakiej partii, tego nie sposób obecnie przewidzieć. Do zapowiadanej zmiany konieczna jest także zmiana składu Trybunału Konstytucyjnego, bo ten żadnej ustawy akceptującej aborcję nie zaakceptuje. Zmiana musiałaby się zaś dokonać na skład jednoznacznie progresywny, a tak się składa, że dalece nie wszyscy konstytucjonaliści czy sędziowie są w Polsce zgodni na aborcję na życzenie do 12 tygodnia. Aby wybrać jednoznacznie progresywnych sędziów w tej sprawie, sędziów Trybunału trzeba by mieć odpowiednią większość. PO zaś ma nawet w najlepszych dla siebie sondażach 1/3 głosów. To za mało na taką zmianę. Czy to oznacza, że zmiany nie będzie? Niekoniecznie, choć obiecywane przez Tuska terminy są nierealistyczne i można je określić jako obiecanki cacanki. Polska jest w tej sprawie, mimo szybkiej laicyzacji młodzieży, wciąż mocno podzielona i nic nie wskazuje na to, by szybko miało się to zmienić. Co w tej sprawie może i powinna zrobić konserwatywna prawica? Odpowiedź jest dość oczywista. Zamiast wpadać w moralne oburzenie, warto spełnić obietnice, które zostały złożone. Mówię o systemie pomocy w ciąży kryzysowej. Hospicja perinatalne istnieją, ale wciąż jest ich za mało. Wciąż za mało jest pomocy w takiej sytuacji. O kompleksowym systemie pomocy dla rodziców i osób zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Wzorowany być on może na systemie skandynawskim i jak sądzę, w tej sprawie znaleźć można wsparcie także lewicy czy PSL-u. Szukanie sojuszników w realnie ważnych zmianach, które pomagają ludziom, jest w tej chwili fundamentalne, bowiem im bardziej PiS zamyka sprawę aborcji w granicach partyjnych, tym zwiększa tempo przemian i sprawia, że pewna zmiana w tej sprawie może się stać szybsza. Tu trzeba szukać sojuszników, choćby w drobnych sprawach, a nie rozgrywać w tej kwestii do własnych, wąsko pojętych interesów partyjnych. To jest prawda. Ja muszę tu w ogóle kiedyś Tomasza Terlikowskiego zaprosić, bo często, nie wiadomo, nie zawsze, ale często bardzo mądrze mówi. Kolejno. Tomasza Stawiszyńskiego najnowszy felieton w Tygodniku Powszechnym.
Otóż radykalna prawica i radykalna lewica, pomimo wszystkich fundamentalnych różnic, spotykają się paradoksalnie w jednym punkcie, a mianowicie podważają, każda na swój specyficzny sposób, dziedzictwo zachodniego oświecenia. Radykalna prawica w miejsce oświeceniowych liberalnych wartości umieszcza przednowoczesną metodologię opartą na teologicznej dedukcji z prawd wiecznych, zamiast na swobodnym ścieraniu się idei, w którym wygrywa ta najbardziej najlepiej uzasadniona, nie zaś ta najlepiej zsynchronizowana z ortodoksją. Istnieje przedustawny porządek, przekonują jej przedstawiciele, mający metafizyczne pochodzenie. My zaś ten porządek istotowo poznaliśmy i będziemy go implementować w świecie politycznym i społecznym. Radykalna lewica natomiast postrzega takie wartości jak racjonalność czy wolność słowa jako, ostatecznie, kreacje przemocowej zachodniej kultury, instrumenty opresji używane przez uprzywilejowane grupy do konserwowania niesprawiedliwych hierarchii. Instrumenty nie będące przy tym wyłącznie neutralnymi narzędziami, lecz właśnie emanacją określonego układu sił i interesów, które należy poddać gruntownej rewizji w imię świata całkowicie wolnego od przemocy i dyskryminacji. W obu tych przypadkach kanon liberalnych, oświeceniowych wartości nie jest czymś, czego należałoby bezwzględnie bronić. Nie jest czymś, co na taką obronę by zasługiwało. Podobnie jak nie zasługuje na bezwzględną obronę liberalny Zachód, postrzegany przez przedstawicieli radykalnej prawicy jako siedlisko zepsucia i degrengolady, a przez przedstawicieli radykalnej lewicy jako siedlisko opresji, dyskryminacji i przemocy. Cóż, jak to jakiś czas temu powiedział Sam Harris, moim zdaniem jeden z najmądrzejszych ludzi przebywających aktualnie na świecie, ja nie ukrywam, że powstrzymuję teraz śmiech, ale uwaga, ta, która będzie dalej, jest naprawdę bardzo ciekawa. Potrzebujemy dziś nowego politycznego i światopoglądowego centrum, takiego, które nie będzie się, jak to wciąż ma miejsce dzisiaj, kojarzyć z neoliberalnym podejściem do gospodarki i zachowawczym traktowaniem kwestii obyczajowych. Nowego centrum, w którym najważniejsze będą wartości i metody pozwalające na tworzenie wspólnego świata, bo dające narzędzia do racjonalnego, czyli poddanego regułom niezależnym od emocji i fantazji, poznania oraz do negocjowania tego, co racjonalnemu poznaniu się wymyka. Nauka, demokracja, równouprawnienie, prawa człowieka, wolność myślenia i wolność słowa, oddzielenie religii od państwa, oto podstawowe wartości składające się na kanon podstawy, o której tu mowa. Wartości, których trzeba dzisiaj bezwzględnie bronić przed atakami z bardzo różnych kulturowych i światopoglądowych stron, bo ich poddanie oznaczać będzie, o czym się w historii już nieraz przekonaliśmy, osunięcie się w taką czy inną formę autorytaryzmu, a zatem osunięcie się w taką czy inną formę przemocy. Przytaczam to, ten tekst, z dwóch powodów tutaj. Po pierwsze, to jest dobre podsumowanie stanowiska tej trzeciej frakcji, że tak powiem, bo na Zachodzie jest właśnie ta frakcja oświeceniowa, czy liberalno-oświeceniowa. I co ważne, warto sobie zdać sprawę, że tak przedstawionej perspektywy w Polsce zasadniczo nie ma. Tej frakcji w Polsce praktycznie nie ma. Ja osobiście mogę nad tym lekko ubolewać, bo bym chciał, żeby taka frakcja była, ale zdajmy sobie sprawę, że u nas jesteśmy raczej rozrywani między tymi dwoma opcjami opisanymi na początku artykułu, nawet jeżeli nie są one aż tak radykalne, jak to przedstawiono. Ale też jednocześnie, wspominając o tym, nie zapominajmy, że nie ma co tej frakcji liberalno-oświeceniowej idealizować, tak? To już nie wchodząc w szczegóły, bo to jest osobny temat, to ostatnio rzucił mi się w oczy taki podsumowujący to ciekawie krótki wpis. I potem wkroczyliśmy w wiek oświecenia, gdy rozum w końcu zapanował nad zabobonem. I co się potem wydarzyło? Ludobójstwa głównie. I zanim ktoś zacznie się tu rzucać, ja nie mówię, że popieram poglądy autora tego wpisu konkretnie, ale to, co tutaj jest napisane, to jest słuszna uwaga i można by to... zasługuje to być może kiedyś na rozwinięcie i nawet jeżeli ja trochę tęsknię za taką liberalno-oświeceniową frakcją, że tak powiem, w Polsce, to też miejmy na uwagę, że to nie jest... że nie wyczerpuje to, że tak powiem, wszystkich problemów i tematów i nie jest złotym lekarstwem na wszystko. Kolejno, Stolica Apostolska ponownie próbuje prostować niedawne słowa papieża Franciszka, zaznaczając, że słowa papieża nie są stanowiskiem politycznym. Oraz w oświadczeniu Watykan wskazuje, że Rosja jest inicjatorem wojny moralnie niesprawiedliwej, niedopuszczalnej, barbarzyńskiej, bezsensownej, odrażającej i świętokradczej. To jest kolejny przypadek, zaznaczmy, opisywany były już w poprzednich placówkach, gdy sekretariat stanu w Watykanie wypowiada się na temat wojny ze znacznie większym sensem niż sam papież Franciszek. I ponawiam moje pytanie z ostatniej czy przedostatniej placówki, czy jemu osobiście w jego otoczeniu nikt nie zwraca na to uwagę, czy mu zwracają uwagę, a on po prostu jakoś albo na to nie zwraca uwagi sam, albo nie potrafi się kontrolować w niektórych wywiadach i wygląda to, jak wygląda. Nie wiem, ale ludzie tam widzą, że coś jest nie tak i to nie jest stanowisko Watykanu całego, to co czasem papież tam palnie.
Kolejno, ciekawostka. Obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję zajął pierwsze miejsce w kategorii cyfrowej na targach stanowych w Colorado. Praca Jasona Allena, Théâtre d'Opéra Spatial, przedstawia dziwną scenę, która wygląda jak mogłaby pochodzić z opery kosmicznej. Klasyczne postacie w barokowej sali wpatrują się przez okrągły wizjer w zalany słońcem i promienny krajobraz. Dla jasności, twórca tego algorytmu spędził wiele czasu, wiele prób i błędów, dostrajając parametry tej sztucznej inteligencji, w oparciu o które automat później wygenerował ten obraz, także to jest z udziałem człowieka, ale nadal jest to obraz właśnie wygenerowany przez komputer, a nie namalowany w żaden sposób. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ to wygląda jak prawdziwy obraz. I ja zachęcam do poszukania sobie tego w internecie i przyglądnięcia się bliżej, ponieważ jeżeli się przyglądniemy bliżej, to nie są dokładnie postacie. Cały ten obraz składa się z rzeczy, z takich lekko abstrakcyjnych kształtów, które nasz mózg łatwo interpretuje jako przedmioty, postacie i inne rzeczy. I przyjrzyjcie się, bo to trochę trudno opisać. To jest, znaczy moim zdaniem to jest piękny obraz, jak najbardziej, prawda? Ale warto zwrócić uwagę, że to nie jest dokładnie odwzorowanie nawet ludzi, nie mówiąc już o tym, co jest w tle, ale jest to coś, co my łatwo interpretujemy jako coś takiego właśnie. I zachęcam do wyszukania sobie. Link do tego oczywiście też, jak zawsze, jest w opisie. Na koniec przypominam też, że poniżej jest link do bonusowej części prasówki dla patronów, gdzie możecie przeczytać bonusowe, dodatkowe, przetłumaczone na polski artykuły, które nie zmieściły się niestety w odcinku, a są bardzo ciekawe. No i to tyle. Zapraszam też na zależy.pl, gdzie znajdziecie nie tylko koszulki i kubki z fajnym wzorem, ale i wkrótce wrócą tam wykupywane przez Was ekspresowo książki, tak? Bo znowu je wykupiliście w całości. I do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.